jak pani się w ogóle czuje dzisiaj? Źle. Źle? Jak zawsze. No ja rozumiem, na pewno. To jest bardzo ciężki temat. Dla pani to musi być ogromne przeżycie, ale da pani radę? Muszę. Będzie pani dzisiaj składała zeznania uzupełniające w zakresie czynów polegających na zmuszaniu do stosunków seksualnych. Tak się z tym mówili z prokuratorem. Jeżeli w którymkolwiek momencie pani się poczuje źle, czy uzna pani, że nie jest pani w stanie, możemy to w każdej chwili przerwać. Dobra? Marta jest jedną z setek tysięcy ofiar współczesnego niewolnictwa w Europie. Przez prawie 5 lat była zmuszona do prostytucji. Niemal do samego końca swojego horroru nie odważyła się poprosić nikogo o pomoc. Oto historia mechanizmu manipulacji i uwikłania, które sprawiły, że milczała. Marta trafiła do Holandii w 2014 roku z mężczyzną, który poderwał ją w Polsce zaledwie 3 miesiące wcześniej. Nicolas R. obiecał jej pracę w hotelu. Bardzo szybko okazało się jednak, że to podstęp. Trafiłam od razu do jednego z tych okien. Nawet nie wynajął żadnego mieszkania, tylko od razu po prostu zaprowadził tam i zaczął przedstawiać sytuację, mówiąc, że no, że on mnie utrzymywał nie będzie, że ja już jestem mu winna pieniądze i na tej ulicy się rozpoczęło piekło moje całe. On wymuszał wszystko agresją, gwałcił, bił, kopał po ziemi, groził śmiercią, groził oblaniem kwasem, pocięciem twarzy. Żebym nawet nie próbowała ucieczki, że i tak będzie miał nade mną pełną kontrolę. Na tamten moment byłam po prostu przerażona. Żeby zapanować nad ofiarą, mogą być różne techniki. Ta taka najstarsza to jest tak zwane werbowanie na miłość, czyli dziewczyna spotyka chłopaka swoich marzeń, no okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Na skutek tego, że jest ten miesiąc miodowy, jest tak pięknie, ona nie chce uwierzyć, że prawdą jest to, co się dzieje i ona czeka, żeby to wróciło do tego samego momentu. I są takie zatarte granice. To jest mój sutener, ale to też jest przecież mój chłopak. Ona nic nie może, ona sobie nie da rady bez tego człowieka. Sutener Marty, Nicolas R., pochodzi ze Śląska. Wszystko wskazuje na to, że przez długi czas prowadził podwójne życie, odgrywając przed rodziną w Polsce rolę legalnie pracującego przedsiębiorcy w szczęśliwym związku. Dotarliśmy do jego babci. Jaką wersję wydarzeń przedstawiał pani wnuk? O czym on pani powiedział, że co robi na zachodzie w Holandii, czym się zajmuje? Powiedział, że pracuje w chłodniach na boczku, że to ciężka praca. Następnie gdzieś tam przy rybach, za którymś razem jak już przyjechał, no to mówi, że zmienia pracę i będzie jeździł rikszą. Babcia wychowywała Nicolasa R. od czasu tragicznej śmierci matki chłopca. Jego ojciec zamordował ją i dwie inne kobiety na oczach dziecka. Nicolas opowiadał, jak ojciec mu kazał gdzieś tam krew zamiatać. Widział, jak matka miała usta plastrem zaklejone. A jakim on był chłopcem, kiedy dorastał? Był dość trudnym dzieckiem, wcale tego nie ukrywam. Były momenty, kiedy uciekał, jak się znalazł w szpitalu psychiatrycznym, uciekał do lasu, skakał z dachu. Straszne emocje nim wodziły. Czy pani wierzy w tę wersję wydarzeń, którą przedstawia